Konrad Wysocki po meczu Anwilu Włocławek, Sport Farmą, Starogard Gdański. Konradzie, tak naprawdę tylko z tobą mamy dzisiaj szansę porozmawiać, tylko z przedstawicielem drużyny Anwilu, bo przedstawicieli drużyny przyjezdnej trudno zastać. Podobno trzech pojechało na szycie do szpitala i to sam trener drużyny przyjezdnej przyznał. Czy to był rzeczywiście taki twardy mecz? Czy wy nieczysto graliście? Czy wy się nastawiliście na nieczystą grę? Nie, w ogóle nie. Ten taki mecz to po prostu był. Myślę, że wszystkie mecze, które teraz gramy, są walka, więc chcemy wygrać, oni chcą wygrać i czasami coś takiego się stanie. Nie chcieliśmy tam nikogo trafić albo nic tam zrobić, ale w końcu mamy wygrane mecze, to jest jedyne, co się dla nas liczy. Taki wynik 95-93, te trzy rozcięte łuki brwiowe, czy nie tylko łuki brwiowe i opinie przynajmniej trenera Krunicza, że była twarda obrona, każą nam wierzyć, że rzeczywiście to był mecz z obroną, czy jednak mimo wszystko powiedzmy sobie szczerze, że to był mecz ofensywy, a no, obrony było tam niestety za mało? No myślę, że to był bardzo ofensywny mecz. Nawet pierwsza połowa, mimo 50 parę, to no, 44. Więc, ale oba drużyny bardzo dobrze rzucali. Wolfram dobrze rzucała, dużo szybkich ataków, więc w końcu dużo punktów były. Wiemy, że nasza defensywa jeszcze potrzebuje trochę pracy, ale mamy jeszcze, teraz mamy trochę przerwy, możemy się przygotować na ten następny mecz i na pewno też będziemy pracować na naszej defensywie. Mm-hmm. Konradzie, decydujące rzuty, kilka, właściwie trzy decydujące rzuty pod rząd wziął na siebie Deontay Vaughn, dwa trafił, jednego nie trafił. To dobrze, czy może troszkę przesadził z tym braniem odpowiedzialności na siebie? Jest was kilku doświadczonych, nie byłeś zawiedziony, że na przykład piłka nie trafiła do ciebie? Nie, on jest nasz point guard, rozgrywający, więc on ma pierwszą piłkę i on robi decyzję. Zaufamy, więc on dla nas wygrał ten mecz. Bardzo, bardzo dobre rzuty, bardzo kluczowe rzuty. I no, wiemy, że on to umie. Już parę razy pokazał. Dlaczego ma nie wziąć? Mm-hmm. Ale aż trzy pod rząd? Wszystkie? No jak się pierwszego trafi za trzy, drugiego trafi za dwa, to ten trzeci to był test, jak mu idzie. W odpowiedzi Jesse Saab już taki zupełnie decydujący mecz o rzut o na być, nie być, wygrana, przegrana dla Polfarmy. Ostatnia akcja, ostatnia sekunda, rzut z ręką Andrei Crossariola przed twarzą. Czy wy wiedzieliście, czy wy spodziewaliście się, że to właśnie on będzie kończył tę akcję? No albo on, albo Malc. Były te zawodniki, które takie rzuty dla nich wezmą, więc wiedzieliśmy, że jak ten, kto pierwszy dostanie piłkę, będzie rzucał. Było chyba 6 sekund do końca. Zagraliśmy dobry switch i Seb miał bardzo, bardzo ciężki rzut przez Crossariola, największego zawodnika na parkiecie, więc nie trafił, czy dobra obrona, czy nie, można się kłócić, ale dla nas wygrany mecz, więc dobrze dla nas. Dobrze dla nas, to już drugi wygrany mecz, ty jesteś uśmiechnięty, ale delikatnie uśmiechnięty. Czy to jest właściwa reakcja na to, co się dzieje w drużynie Anwilu? Zwycięstwa dwa pod rząd, ale takie, powiedziałbym, wymęczone. No tak, myślę, że musimy się nauczyć takie mecze, które gdzie prowadzimy, jest 17, żeby takie mecze szybciej skończyć, więc z tych 17 zrobić 25 albo 30 i myślę, że w głowach przeciwnika już będzie koniec meczu i na tym musimy jeszcze popracować. Zrobiliśmy bardzo dużo błędów w drugiej połowie, daliśmy im z nami grać, nawet jak byliśmy 10 do przodu, trafili 2-3 trójki, parę szybkich atak i mecz był na styku, więc
gramy już o wiele lepiej jak w początku sezonu, ale myślę, że musimy się jeszcze bardzo dużo nauczyć, żeby w tym sezonie jeszcze sukces mieć. Konradzie, jest za kwadrans 21, jeszcze pewnie toaleta w szatni i tak dalej. Jest jeszcze szansa dzisiaj skorzystać z tego dnia walentynkowego, żona jakąś kolację, albo ty będziesz robił kolację, czy już kompletnie nie, do łóżka spać? Nie, coś tam na pewno jeszcze będzie. Myślę, że mały już śpi, więc mamy noc dla nas i coś fajnego tam jeszcze zrobimy. Dziękuję bardzo.